Dzień jak co dzień, przebudzeni blaskiem dnia, ufnie patrzymy w przyszłość. Czas Wigilii, czas refleksji, to również wsłuchiwanie się w głos Jezusa Chrystusa. Wśród Jego przypowieści upomnienie braterskie. Gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa. Zaprawdę, powiadam wam, wszystko, cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie. A co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Dalej, zaprawdę powiadam wam, jeśli dwóch z was na ziemi zgodnie o coś prosić będzie, to wszystko otrzymają od mojego Ojca, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jesteś pośród nich. Słowa Jezusa Chrystusa, że jest wśród nas, są prawdą. Bowiem gdy w zgodzie żyjemy, On się raduje. Gdy zaś dwóch braci stają przeciwko sobie, On próbuje nas pogodzić, bowiem nie ma gorszego nieszczęścia jak kłótnia i wojna. To przeżyli nasi przodkowie. Morderstwa, głód, wyniszczenie. Niemcy i Ruscy nam to przyprawili. Dzisiaj czasy nowe, budujemy nowe przyjaźnie. Jezus ukochał nas. W zamian oczekuje tylko miłości do Niego. Gołąbki białe, symbol Ducha Świętego. Patrzmy na ich nieskazitelną czystość, biel i bądźmy tacy sami. Szanujmy się nawzajem, kochajmy w imię Jezusa Chrystusa, a przy stole wigilijnym pogódźmy się. Brat z bratem, siostra z siostrą, bo Jezus Chrystus jest wśród nas. Pamiętajmy też o wybaczaniu wzajemnych win i również o tym, że pewne nigdy nie będą wybaczone. A tą, którą Bóg nie wybacza, to jest bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu, jak i również krzywdzenie swoich braci. Dziękuję.